Temat jest trudny i długi. Ja sobie troszkę odsunę ten odsłuch. Temat jest trudny i... O, a mogę mniej w tym odsłuchu poprosić? Troszkę mniej? Jestem nauczony bez odsłuchu tutaj mówić. I dlatego spróbuję powiedzieć taką rzecz na samym wstępie, że w tym zborze działa fantastyczna poradnia psychologiczna. Prowadzi ją Bogna i też Jacek Hellman wspiera w wykształceni i w pełni wartościowi terapeuci z wykształceniem właściwym w tym kierunku i pewnie bardzo jednostkowe wszystkie historie i pytania warto by, jeszcze się zastanawiam nad wodą, czy może gdzieś jakieś wody, o są, dziękuję bardzo. Dzięki. Więc ciesząc się, że jest ta poradnia, w szczegółach i wszystkich szczegółowych pytaniach odsyłam do poradni, bo to jest sprawa, którą każdego z nas pewnie trapi. W ogóle gdyby zacząć tak, że kto z was tutaj obecnych nie ma problemu radzenia sobie z gniewem czy złością, to bardzo proszę, przerwa kawowa dla tych osób. Pewnie niewiele osób by wyszło, jeśli ktokolwiek by wyszedł. Bo wszyscy jakoś widzimy, że ten problem mamy. To tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Oczywiście znamy teksty o tym, które mówią, żeby sobie radzić z gniewem i jak najbardziej uzasadniony jest temat, który organizatorzy zaproponowali, jak sobie radzić z gniewem, bo no, znamy biblijne wiele wezwań do tego, żeby sobie radzić z gniewem. Gniew jest czymś, co się pojawia w nas, co w ogóle... Gdybyśmy chcieli tutaj 20 minut, to możemy z lekkim poślizgiem nawet 20 minut na same definicje, czym się różni gniew od złości i dlaczego mówimy, że czasem też jest gniew w dobrej sprawie. Na przykład gniewam się i czuję w sobie gniew z tego powodu, że ktoś depcze prawo, że ktoś depcze sprawiedliwość, że ktoś depcze drugiego człowieka, że czyni mu krzywdę, to wzbudza mój gniew. I jak to odróżnić od tego gniewu, który niekoniecznie jest, poprowadzi mnie w dobrym kierunku? Oj, to myślę, że 20 minut na same problemy definicyjne, więc na roboczo powiedzmy sobie, że przyjmijmy tak roboczo, że będziemy tu rozumieć gniew jako taką rodzaj reakcji, która w nas się pojawia z powodu jakichś niezaspokojonych potrzeb. Na razie tak bardzo ogólnie, bo mogą to być potrzeby szlachetne, na przykład potrzeba sprawiedliwości, albo nieszlachetne, egoistyczne potrzeby. Gniew to taka reakcja, która się pojawi. Jeśli jakaś potrzeba jest niezaspokojona, jeśli strasznie przeżywamy tą niezaspokojoną, a złość i pewnie moglibyśmy, że to jest gwałtowna reakcja na jakieś nieprzyjemne w nas inne uczucia. Złość zazwyczaj jest reakcją na lęk w nas, jakiś niepokój, coś poszło nie tak, jak chcieliśmy, jak sobie wyobrażaliśmy, to jest nasza reakcja, złość jest reakcją na poczucie utraty kontroli. Tracę kontrolę nad... Chciałbym panować nad wszystkim, nie panuję nad wychowaniem dzieci, tracę kontrolę, wybucham.
jak rozumiem, w zamierzeniu organizatorów i często też w tekstach takich no, zwyczajnych, w zwyczajnym, codziennym języku gniew i złość będą zamiennie traktowane. Jak rozumiem, organizatorzy też tutaj tak potraktowali jako intuicyjnie, że gniew i złość no, traktujemy zamiennie, ale pozwoliłem sobie na takie definicyjne rozróżnienie, żebyśmy gdzieś takie poszukiwania zaczęli. O czym ja będę mówił teraz, i od teraz bym wystartował dopiero mój czas, przepraszam za wstępy, o czym ja będę mówił? Będę mówił o tym, że spróbuję powiedzieć o tym, że chrześcijaństwo proponuje pewną ścieżkę łagodności. I będę mówił o ścieżce, którą ja sam w sobie buduję. Nic, co tutaj wam opowiem, nie jest nieprzetrawione przez moje osobiste doświadczenie. Chcę się z wami podzielić moim osobistym doświadczeniem. Jestem głęboko przekonany, słowo ścieżka, ci, którzy z was są stałymi uczestnikami naszych spotkań w zborze, wiedzą, że używam tego ścieżka, droga, jako na Boże wskazania. Uciekając od słowa przykazanie, wolę słowo ścieżka, droga. Uważam, że Bóg nam dał ścieżki, drogi ku naszemu dobremu rozwojowi. Więc będę mówił o takiej ścieżce łagodności, która jest głęboko obecna, zawsze była obecna w chrześcijaństwie, którą gdzieś może niektóre nurty, jak nurt ewangeliczny, lekko gdzieś jakby nie doceniają tej ścieżki łagodności, łagodnego życia, życia cichego, życia cierpliwego, bo w wyrazie pobożności są bardzo dynamiczne i gdzieś takim chciałyby widzieć całe życie. To się nie kłóci, ale sięgam do tej tradycji chrześcijańskiej głębokiej, do samej starożytności chrześcijańskiej, do Pawła apostoła, który mówił o miłości cichej, łaskawej, cierpliwej, wybaczającej. Sięgam do tej tradycji, która wyrosła z tych marzeń o budowaniu takiego życia. Błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni czystego serca. Do tej ścieżki najgłębszej obecnej w chrześcijaństwie chcę z wami sięgnąć. Jak to zrobić? Tylko tyle wam zaproponuję. Uważam bowiem, że konsekwentne budowanie w sobie łagodności jest najlepszą, najpiękniejszą ścieżką radzenia sobie z gniewem. Wszystko reszta odsyłam do fantastycznej naszej poradni, bo to będą już jednostkowe jakieś historie, które chcecie rozwiązać. Natomiast bez budowania na co dzień ścieżki łagodności w sobie samym, ścieżki cierpliwości w sobie samym, bez budowania tego w sobie, zdyscyplinowanego budowania tego w sobie, będzie bardzo trudno, będzie takie życie od przypadku do przypadku. Dlaczego mówię o zdyscyplinowanym radzeniu sobie? Tutaj na tym podejście bardzo często grają ludzie i ci, którzy najpiękniej, najlepiej grają, ćwiczą codziennie. Czemu jest tak oczywiste dla nas, że gitarzysta, który ma pięknie grać, a chcielibyśmy pięknie żyć, ćwiczy codziennie, a my byśmy chcieli pięknie żyć, łagodnie, pięknie żyć i nie ćwiczymy tego codziennie? Czemu jest to tak oczywiste w przypadku grania na gitarze, a nie jest tak oczywiste w przypadku budowania łagodnego życia? Że to też trzeba ćwiczyć, tak jak ten gitarzysta, codziennie. Więc do takiej ścieżki, niemodnej już może w dzisiejszych czasach, mało modnej, ale bardzo, bardzo pięknej, praktykowanej przeze mnie, zapraszam. Opowiem o niej, mam pewien handicap, bo o tym obrazie mówiłem w czasie ostatniej niedzieli. Kto z was był w niedzielę tutaj w tym zborze? Tak, pół na pół. Więc krótko, jest to piękny obraz, w zależności od tego, czy się użyje języka holenderskiego, czy z angielskiego się przeczyta Jana Vermeera albo Jana Vermeera. Piękny obraz pokazujący Martę i Marię.
i odwiedziny Jezusa w domu Marty i Marii. Wisi w muzeum w Edynburgu. Vermeer to w rodzinie kalwińskiej. Malarz wychowany, przejęty też tym co ta scena ewangeliczna nam mówi. Ta scena ewangeliczna nam mówi, tu już skracam swoje niedzielne kazanie, ta scena ewangeliczna nam mówi, że Marta i Maria to jest chrześcijaństwo. Że jeśli masz w sobie i Martę, i Marię, to jesteś chrześcijaninem. Jeśli próbujesz zdefiniować swoje chrześcijaństwo tylko Martą, służę, przecież ja służę, ja nie mam czasu na żadne siedzenie, słuchanie, milczenie, ciszę, zasłuchanie. Nie mam na to czasu, przecież ja służę i służę. Ja jestem rodzicem, ja mam od rana do wieczora obowiązki. Ja mam od rana do wieczora, ja mam tyle, a jeszcze w wolnym czasie biegnę do zboru, mam różne służby w zborze. Są ludzie, którzy myślą, że cały swój stosunek, całą swoją relację z Bogiem zbudują na tym, że będą tylko Marią. Że będą tylko Martą, że będą tylko Martą, że będą tylko służyć. Przecież z takim oddaniem, Panie Boże, Tobie służę w zborze. Mam 29 służb i w domu służę i cały czas, od rana do nocy. Jeśli nie pojawi się w Twoim życiu ścieżka Marii, ta ścieżka Marty w Twoim życiu stanie się rozedrgana. Zaczną się wybuchy złości, zniecierpliwienia, zniechęcenia, wyjałowienia. Dlatego Jezus mówi: Marto, Marto, tak się martwisz o wiele, a trzeba pierwszego z tego zasłuchania wyrasta dojrzała służba. Maria i Marta muszą być w nas obecne. Zasłuchanie w Słowo, zasłuchanie w Boga i z tego wyrasta służba. I teraz chciałem wam powiedzieć, że dokładnie ten czas straszliwie goni, nie wiem ile tych przeźroczy zdążę tutaj pokazać, ale jeśli to zrozumiecie teraz, to w sumie zrozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli w naszym życiu będzie zasłuchanie w Boga, to nasza służba jako rodziców, jako ojca, matki, nasza służba w tym rozumieniu także jako bycie mężem, żoną, będzie rozkwitała tym zasłuchaniem. Ścieżka budowania łagodnego życia zaczyna się od zasłuchania w Boga. Od zasłuchania w Boga. I z tego będzie wyrastało bycie mężem, żoną, dzieckiem. Także dzieckiem, bo chodzi o relacje z rodzicami. I jeśli teraz to wszystko, to samo, podobnie, w podobny sposób powiemy o drugim człowieku, to powiem tak, ścieżka zasłuchania w moją żonę Magdę będzie budowała moją aktywność, moje życie dla niej. Muszę najpierw usłyszeć moją żonę Magdę. Muszę pozwolić jej zaistnieć w sobie. To jest początek ścieżki łagodności, jeśli mam w sobie miejsce dla mojej żony, żeby ją przyjąć taką, jaką jest naprawdę moja żona. Jeśli mam w sobie czas i miejsce na przyjęcie moich dzieci, na zasłuchanie się w nich, na zobaczenie, jakimi naprawdę są. Jeśli jestem wobec mojej żony i moich dzieci w postawie Marii zasłuchany, to mam szansę pogodnie im służyć,
pogodnie z nimi żyć, pogodnie się z nimi w aktywny sposób radować życiem. To nie znaczy, że nie będzie problemów, ale chciałem tę ścieżkę pokazać na wstępie. Tak, niewątpliwie troszkę przewalę czas, bo chciałbym jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Jak to zrobić? Bo teraz powstanie pytanie, no dobrze, ale jak to w praktyce zrobić? Jak to w praktyce zrobić? Powiem tak, że w praktyce zaczyna się to od tego, żeby dokładnie tak jak Maria usiąść codziennie u stóp Jezusa i go posłuchać. Nie wiem, jak to w waszym życiu wygląda, ale jeśli ktoś z was nie ma tych kilkunastu minut na codzienne słuchanie Jezusa, to warto pomyśleć o swoich priorytetach w życiu. Bo jeśli mam kilkanaście minut dziennie, a zapewne taka suma pewnie większość ludzi ma na grzebanie w internecie i na oglądanie telewizji, myślę, że przekracza to kilkanaście minut dziennie u każdego człowieka, u większości mieszkańców, u większości zborowników, to jeśli przy tym powiesz, że nie masz czasu na kilkanaście minut na zasłuchanie się w Boga, to znaczy, że coś w życiu trzeba przebudować, że trzeba zmienić priorytety. Ja też się przez jakiś fragment życia tak usprawiedliwiałem. Nie mam czasu. Ale potem pomyślałem sobie, no ale to przecież to muszę przebudować priorytety. Jeżeli chcę pogodnie służyć mojej rodzinie, moim dzieciom, mojej żonie, to muszę mieć czas i miejsce na zasłuchanie w Boga i na zasłuchanie w nich. Nie mam wyboru. No dobrze, no w Boga kilkanaście, ale jak się zasłuchać w swoją żonę, w swoje dzieci? Bóg dał nam taki czas, który marnujemy niepomiernie. Szabat, niedziela albo sobota i niedziela. Przebuduj sobotę i niedzielę. Zmień priorytety. To jest czas na słuchanie swojej żony, swoich dzieci, na słuchanie Boga. To jest czas niedziałania w tym celu nam dany. Przebuduj go. Bez ćwiczenia na gitarze nie będzie pięknej gry na gitarze. Bez czasu darowanego na słuchanie swojej żony, swojego męża nie będzie łagodności, bo nie zobaczysz ich takimi, jakimi są. Od czego więc zacząć? Powiedziałem od tego, żeby usiąść tak jak Maria. I co wtedy w praktyce można zrobić? Zacznę od tego, błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, czyli tacy, którzy oddają to, co zaprząta, wszystko w Boże ręce, to, co mi przeszkadza w przytuleniu się do Boga, w przyjęciu Go do swojego życia. Wszystko, co mi przeszkadza, i od razu będę mówił, podobnie jest z człowiekiem. Wszystko, co mi przeszkadza w przyjęciu drugiego człowieka, w posłuchaniu drugiego człowieka, oddaję w Boże ręce. Jakby to wyglądało? Wyglądałoby to w taki sposób. Co to jest? Tak myślę, że to jest głowa większości z nas. Jakbyśmy siedli tak sobie u Bożych stóp, bo mówię, zacznij od tego, że siądziesz u Bożych stóp i nagle zapytali się, co we mnie jest, to w większości z nas pędzą myśli, uczucia. Tu o mojej żonie, tu o moich dzieciach, tu o mojej pracy, tu o zboże, tutaj o kościele, tutaj o pracy, tutaj o Polsce, tutaj dziesiątki rzeczy, które pędzą w naszej głowie i dziesiątki uczuć, które towarzyszą tym myślom. Można taki przycisk na stałe włączyć, wyłączenia
głośności. Więc jeśli tak jest, jeśli taki szum mamy, a większość z nas ma taki szum, ja też mam taki szum, zwłaszcza jak wrócę z pracy, wszystko szumi w głowie, no to nie da się usiąść u stóp Pana Jezusa z takim szumem, nie da się porozmawiać z żoną z takim szumem w głowie, bo tu będą właśnie te wybuchy złości. To wszystko przyniesione i nieoddane Bogu bardzo szybko doprowadzi do wyrzutów na zewnątrz. Co więc z tym zrobić? Pierwsza rzecz, usiąść w ciszy i spokojnie sobie to uświadomić, że takie rzeczy są we mnie. Co we mnie jest? To bardzo ciekawe. Uważnie rozpoznać, co we mnie jest. Nazwać po imieniu i każdą z tych rzeczy oddać Panu Bogu. Oddaję Ci, Panie Boże, tą rzecz. Oddaję Ci to. Szef przeszedł koło mnie, powiedziałem mu dzień dobry i mnie nie zauważył. Ojej, jest to we mnie, siedzi to we mnie, przyszedłem z tym pracy. Racjonalnie coś we mnie podpowiada mi, nie, no może nic złego, ale panikarz we mnie podpowiada mnie, chyba cię zwolnią. Już myśli o zwolnieniu, dlatego ci nie odpowiada. Zostaw to, oddaj to w ręce Boże. Nie będziesz mógł słuchać Boga, jak nie poddajesz to w Boże ręce, jak nie staniesz się ubogi w duchu. Nie będziesz mógł usłyszeć swojej żony, swojego dziecka. Jak tego nie poddajesz w Boże ręce, to ten szum zablokuje możliwość dostępu. Bardzo podobnie postępuje Jezus. Pomaga Marcie nazwać te uczucia, które są w niej. Marta wyrzuca, zobaczcie, jak się zdenerwowała, wyrzuca nawet tak do Jezusa, mówi, czy cię to nie obchodzi? Wręcz z pretensją do Boga. Czasem jak wyskoczy z nas złość, to mamy wręcz pretensję do Boga. Czy cię to, Panie Boże, nie obchodzi? Ja mam wyobrażenie, Marta robi coś dobrego. Gościnność jest czymś dobrym. To jest Boża ścieżka, przykazanie. Ale Marta ma wyobrażenie, jak powinna wyglądać idealna gościnność i czuje, że traci kontrolę. Nie będzie idealnej gościnności, jak ona mi nie pomoże. Ja tracę kontrolę. Czy cię to nie obchodzi, Panie Boże? Jest wystrzał, wybuch złości. Tak jak mówiłem, złość jest najczęściej reakcją na utratę kontroli. Coś się w nas... Tracimy kontrolę. Szef nie odpowiedział mi na dzień dobry, tracę kontrolę nad swoją pracą. Siostra mi nie pomaga, a idealna gościnność jest przecież taka, że aż odtąd dotąd, więc tracę. A Jezus pozwala jej nazwać to, co mówiłem. Siądź w ciszy i ponazywaj to, co masz w głowie. Jezus pomaga jej nazwać. Mówi, Marto, jest w tobie niepokój. Niepokoisz się. Spójrz na ten niepokój. Jest, po prostu jest. Marto, jest w tobie zamartwianie. No jest, po prostu jest. Oddaj to Bogu. Stań się ubogim w duchu. Oddaj to Bogu. Już jest w tobie, zaczyna być cisza. Już zaczyna być miejsce na drugiego, na Boga. I na tym pewnie zakończę, bo widzę tam straszne jakieś... A to są z tym doliczonym Bogna dla mnie czasem, czy... Nie, to jest ten standardowy, tak? Czyli jeszcze się mieszczę, dobrze. To taką rzeczą wyświetliłem wam wiry, żeby wam pokazać, że czasem jest tak, że siedzę sobie w ciszy i widzę, że niektóre rzeczy zaczynają być jak wiry w rzece. Że jak zacznę się zbliżać do tego i zacznę w to wkraczać, to mnie wciągnie jak wir w rzece i zatopi.
Marta zaczyna tak myśleć o tej siostrze, która nie pomaga. Nie pomaga mi. Co to jest, że mi nie pomaga? Jak to jest, że mi nie pomaga? I wkręca się w wir złości. Złość pojawia się w moim życiu, czy gniew, kiedy dam się wkręcić w takie wiry. Kiedy od momentu, kiedy nauczyłem się spokojnie nazywać te wiry, tak jak Jezus nazywa: Marto, jest w tobie niepokój, Marto, jest w tobie zamartwianie. Dziecko nie przychodzi na określoną godzinę. Aż mam dorosłe dzieci, nie muszę się z tego powodu martwić, ale poza tym jedna mieszka we Frankfurcie, więc w ogóle nawet nie wiem, kiedy wraca. Po stopniach w indeksie widzę, że wraca o właściwych porach. To jedyna moja możliwość sprawdzenia. Ale nie wraca. Miał wrócić. Co tam robi? Pewnie złe rzeczy robi. Pewnie najgorsze rzeczy robi. W ten niepokój, w ten wir wkracza. Najpopularniejszym wirem były takie badania, w które większość rodziców wkracza, to jest nieposprzątane mieszkanie przez dziecko, nieposprzątany pokój. Znowu nieposprzątany pokój. I teraz tak, wir, jaki jest następny? Tyle razy mówiłem, żeby był pokój posprzątany. Kolejny krok w wir. Już mnie zaczyna obracać. Zawsze mu mówię, żeby posprzątał pokój, nigdy nie sprząta. Co to jest, że ten pokój jest niesprzątany? I lecę w wirze, tak? Wielu z nas tak się wkręca w takie wiry. Co Jezus proponuje? Nazwij razem z Bogiem i stań z boku tych wirów. Nazwij je, zobacz, jakie wiry w tobie są. Poświęć w ciszy, żeby zobaczyć, jakie wiry w tobie są. Nazwij je i stój z Bogiem z boku. A tutaj, kończąc tym przeźroczem, więc już dzisiaj, zostawiając naście przeźroczy, które jeszcze bym chciał wam opowiedzieć, a nie opowiem, tylko zasygnalizowałem pewną ścieżkę łagodności, to wyręczyła mnie Bogna 3 tygodnie temu fantastycznym kazaniem o przebaczeniu. Jak ktoś chce odsłuchać w streamingu, to proszę posłuchać. Bo do tego błogosławieni ubodzy w duchu, do tego wyczyszczenia, zostawienia wszystkich rzeczy. Jeśli mam się zająć tylko Bogiem i słuchać Boga, jeśli mam się zająć tylko swoją żoną i słuchać, posłuchać jej, jeśli mam się zająć tylko swoim dzieckiem, to mam być ubogi w duchu. To sobie powiedzieliśmy. Zostawić wszystkie śmieci, rzeczy, które gdzieś we mnie, oddać to w Boże ręce, żebym miał miejsce dla nich. Ubogi w duchu to jest ktoś, kto ma miejsce dla tego jednego, jedynego, dla Boga. A jak słucha drugiego człowieka, to dla drugiego człowieka mam miejsce. Jestem ubogim w duchu. Nie mam miliona śmieci w sobie i teraz jeszcze ty przychodzisz do tego wszystkiego. To błogosławieni czystego serca to są tacy, którzy przebaczają. I tutaj odsyłam do kazania Bogny, bo brak przebaczenia będzie bardzo dużym źródłem niepokoju. W mojej ścieżce łagodności, którą sobie buduję, bardzo mocno wziąłem sobie do serca to, z czego składa się cała Biblia. To jest dobra nowina o przebaczeniu. Mam blisko 60 lat, 58. Nie zakończyłem w swoim życiu żadnego dnia bez przebaczenia. Daj Boże, żeby następne 20 parę tak iść. Ścieżka łagodności, o której wam mówię, codziennego ćwiczenia, codziennej dyscypliny, bycia razem z Bogiem, zasłuchania w Boga, brania na serio Jego słowa, właśnie na tym polega. Noszenie nieprzebaczenia w sobie zatruwa mnie, buduje wielki niepokój we mnie. To wtedy są te wybuchy złości, bo masz w sobie nieprzebaczenie. Dalej powiem, jeśli
Jemu nie przebaczę, to wcale nie będą tylko popsute relacje moje z Nim. Będą popsute także moje relacje z Tobą i z Tobą i z Tobą. Nie będę potrafił, będę pełen niepokoju z tego powodu, że tu mam nieprzebaczone i ten niepokój wniosę do relacji z Wami. I wreszcie kochaj drugiego tak, jak Bóg nas ukochał. No, jeszcze o tym wam chciałem powiedzieć i o tym. Ale to powtarzam, żeby kochać tak, jak Bóg nas ukochał. Powiem tylko, bo czasem jest tak, że myślę sobie, siedzę, Panie Boże, pozwól mi tak kochać Marysię. Marysia to jest moja córka. Tak kochać Marysię, jak Ty ją kochasz. Tylko Ty wiesz, jaka ona jest. Tylko Ty wiesz, co w niej siedzi. Tylko Ty znasz wszystkie jej smutki, radości. Tylko Ty znasz wszystkie jej rany. Może czasem niektóre przeze mnie zadane. Pozwól mi ją razem z Tobą, Boże, przytulić. Tak o mojej żonie, o moim synu, o mojej mamie, o moim tacie. Buduj w sobie ścieżkę łagodności. Tak o moim pastorze się modlę i myślę. Tak o moim zborze się modlę i myślę. Chcę wam pokazać, że to wychodzenie, czy temat zadany, jak sobie radzić z gniewem, jest budowaniem codziennym siebie w zasłuchaniu w Boga i w zasłuchaniu w drugich ludzi. Błogosławieni ubodzy w duchu, oczyszczaniu siebie, oddawaniu Bogu wszystkich szumów, które są we mnie. Błogosławieni czystego serca, przebaczając, miłując. No i na końcu błogosławieni cisi, czyli zasłuchani. Dużo przeźroczy opuścimy. Od zasłuchania w Boga do zasłuchania w drugiego człowieka. Tak, dziękuję bardzo, że mogłem troszkę przedłużając opowiedzieć, ale dzieliłem się, jak dostałem ten temat, mówiłem Bogu nie z radością jakoś tak, że podejmę, żeby się podzielić czymś, co jakoś no, jest mi bliskie i wiem, że żeby trwale sobie radzić, a zawsze przyjdą wyzwania, żeby trwale sobie radzić, warto budować w sobie ścieżkę łagodności. To jest odpowiedź na radzenie sobie z gniewem i ze złością, które będą się pojawiały, które będą się pojawiały. Te wiry będą się pojawiały. W moim życiu codziennie się pojawiają te wiry, ale już wiem, jaką drogą trwale mogę z nimi sobie radzić. Paweł, dziękujemy. Zostań jeszcze chwileczkę. Gdybyś nam mógł zdradzić, opowiedzieć o takim jednym wirze, który szczególnie zapamiętałeś. Ku przestrodze albo ku pokrzepieniu serc. Wirze, który dałem się wkręcić, czy wirze, który nie dałem się wkręcić? Ty wybierz. Tych, których nie daje się wkręcić, jest wiele. Płyną sobie. One mogą być drobniutkie, malutkie. No na przykład Bogna wywołała na swoim profilu facebookowym wielką dyskusję ostatnio. I wszyscy tam dyskutują. I jest jakiś złośliwiec, facet, który tam straszliwie, a nie jeden, ale który tam straszliwie przeatakował też moją córkę, która się pięknie. Napisałem Marysi, Marysiu, jestem z ciebie dumny. Tam przeatakował. Ja go znam, bo jakbym go nie znał, to ale go znam. Kiedyś był dziennikarzem, go znam. No i już jest blisko, tak? Zaczyna wirować. No, póki mnie odpowiada, to pół biedy, ale jak moją córkę. Rozumiesz? Wir już jest. I teraz jest moją mądrością, czy nazwę ten wir, zobaczę, że jest we mnie. Tak, jest we mnie, wiruje.
No i co dalej? Jak dalej, to zacznę z nim pyskować, sam się tutaj zaprzątać, będę pół dnia chodził w kręce. Nie, mogę to nazwać. Panie Boże, widzisz ten wir? Widzisz. Oddaję Ci w Twoje ręce. Nie ma lepszych rąk na ten wir niż Twoje, Panie Boże. Ty mnie zachęcasz, żeby iść dalej. Złość się pojawia. Gniew się pojawia w życiu. Chodzi o to, żeby sobie z nim radzić. No to taki mały, najświeższy wirek. Paweł, bardzo dziękujemy.